Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt Rally 2.0. Zobaczcie, jak wygląda mój Peugeot. On wygląda teraz całkiem dobrze. Na poprzednich mistrzostwach wyglądał dużo gorzej, bo poprzednie mistrzostwa to były takie mistrzostwa wprowadzające, gdzie poza odcinkiem ćwiczyłem sobie na nowej kierownicy, na nowym sprzęcie. Krótkie wprowadzenie sobie zrobimy. Jest to po prostu fanatek, pewnie widzieliście unboxing, jeśli nie widzieliście, to zobaczcie sobie unboxing na moim kanale. Test, nie wiem, w Forzie Horizon 4 chociażby. To jest druga gra, w której będziemy sobie testować te kierownice. Oczywiście ja już na niej jeździłem, trenowałem, nie chciałem, żeby na odcinku cały czas być w ścianie czy w jakimś rowie. Więc no, pojeździłem sobie trochę na niej, żeby się nauczyć, zresztą ustawienia sobie pozmieniałem pod siebie i tak dalej. Co jest inaczej? Oczywiście force feedback jest bardziej dokładniejszy, jest taki przyjemniejszy tutaj. Mamy mniejszą kierownicę, wcześniej miałem 35 cm średnicy, teraz mam 32 cm średnicy kierownica, więc łatwiej mi ją opanować, łatwiej mi furkę opanować. Zobaczycie zresztą, nie do końca tak jest, ale no, może nie będzie tak źle. Skrzynia biegów to jest coś, do czego musiałem się bardzo przyzwyczaić, dlatego że tu skrzynię biegów ustawiłem sobie tak, żeby była jak w prawdziwej rajdówce. Czyli jak miałem skrzynię Thrustmaster, to pchałem do przodu, to miałem bieg wyżej, a w prawdziwych rajdówkach jest tak, że się do siebie ciągnie skrzynię biegów, cyk, żeby wrzucić ten wyższy bieg, czyli tam na przykład z dwójki na trójkę, nie? No i teraz redukuję sobie popychając drążek, tak jak w prawdziwej rajdówce. W ogóle ci ludzie tutaj dookoła stoją sobie już dłuższy czas, bo dopiero pomyślałem sobie, że zacznę nagrywać odcinek. I no, włączałem sobie te wszystkie programy, poszedłem sobie po coś do picia i oni tak z pół godziny stoją i się cieszą, że ja stoję jakby na starcie. Już jeszcze im się nie znudziło. Ciekawe. Dobra, startujemy. Blisko. Kurde, dostanę karę, wleciałem w ludzi, szlak. Co ja zrobiłem? O kurde, został mi jeszcze taki ukryty, nie wiem, pamięć mięśniowa czy coś takiego została mi ze zmiany biegów z Thrustmastera i czasami mimo wszystko zmieniam po staremu te biegi, ale rzadko, już coraz częściej zmieniam je dobrze. Na początku było strasznie, bo po prostu musiałem myśleć o tym, jak zmieniam biegi, a w takich sytuacjach, jak się jedzie naprawdę szybko, jak się ma zamiar wejść w jakiś ostry zakręt czy coś, driftować i tak dalej, to nie można o tym myśleć, trzeba to robić intuicyjnie. Już coraz częściej zmieniam te biegi intuicyjnie, także to jest spory plus. Było blisko. O shit, o shit. Dobra, jakoś wyrobiłem. Ale było ciężko, to duża prędkość. Pewnie w tą stronę. O shit. Kurde. O,
Kurde, chciałem. Trzeba było się bardziej prawej trzymać, nie? Już mamy dwa groźne wypadki. Lipa, wypadałoby powtórzyć. Nie było najgorzej. Powiem wam, że to jest chyba najlepszy przejazd, jaki zrobiłem do tej pory na tej kierownicy, naprawdę. Poza odcinkami szło mi dużo gorzej. Przeważnie jest odwrotnie. Nie no, poszło naprawdę dobrze, na pewno dostanę jedną karę za wjechanie w ludzi. 8 sekund. 16 pozycja, no. 8 sekund to kupa czasu jest, zobaczcie. Kurde, 8... Ja pierdzielę, zobaczcie, jakbym był do przodu. Ja jest, to mam, a byłbym, no nie no, aż tak bardzo do przodu bym nie był, byłbym gdzieś na 9 pozycji, coś koło tego. Ech, dobra, 11 jestem, poprzedni odcinek poszedł mi trochę lepiej, no i tak, tutaj jeszcze nic nie mogę sobie zmienić, w sensie opon i tak dalej. Lecimy na następny odcinek specjalny. Jesteśmy w Nowej Anglii, w USA, 12 km, bardzo dużo. Na samym końcu będziemy mieli sporo krętych jakby odcinków. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Będzie pochmurno i będzie co? Noc, kurde. Dobra, zrobimy sobie tak. Wymienimy sobie oczywiście opony na nowe. Tutaj już mamy jak zwykle zjechany. Weźmy sobie hardy tym razem. Dobra, weźmy sobie hardy i ostatnio ustawiliśmy sobie coś takiego, żeby samemu zmieniać sobie te naprawy i tak dalej. Ua! Wymiana radiatora by zajęła bardzo dużo czasu. Weźmy sobie quick fix. Tutaj mamy, jeśli chodzi o karoserię, sporo do roboty. Weźmy sobie standardową naprawę karoserii. No i najważniejsze to światła, bo mam bardzo zniszczone. Więc może dajmy sobie, mamy coś takiego quick fix, o jest quick fix i tutaj mamy, no w sumie zróbmy sobie to standardową naprawę i wymiana świateł. No w nocy będziemy musieli mieć światła, już to jest oczywiste, nie? Dobra, naprawianko i samochód, no piękny, pięknie wygląda. Mamy teraz twarde opony, zobaczymy, jak mi pójdzie. Startujemy. To nie jest właściwie noc, nie? To jest takie późne popołudnie chyba, albo poranek. Nie zobaczyłem, jaka to jest godzina. Nawet mi go umyli, kurde. Poszło fajnie. Są takie rowy po bokach. Tam potrafi koło uciec nieprzyjemnie. Don't cut. Dobra, spróbujmy don't cut w takim razie. Don't cut trwa 1000 lat. Nie chciałem uderzyć dupą w ogrodzenie, więc po prostu redukcja biegu i gaz do końca i kita. Jakoś się udało.
Tym razem się nie udało, kurde. Czyli mi się otworzyły wsteczne szybko. Domknął te drzwi, czy nie? Jak cię to wciągnie, ta kolejna zasrana. To jest naprawdę źle. Ja pierniczę. I to jest ten sam odcinek. Fragment tego samego odcinka, co był w dzień. I w tym samym miejscu błędy robię. Tak, zobaczcie, to samo. To samo, kurde. I znowu tutaj, kuźwa, nie wierzę. To był taki mostek wcześniej. Tak samo się na nim rozwaliłem. No. Jezu, co to było? Ręczny nie działa, czy jak? Żadnego... O co chodzi? Muszę sobie inaczej ustawić, bo za wcześnie mi ten pilot pokazuje te znaki. Ja pierdziele, gościu. To akurat teraz moja wina była, ale tamto wcześniej się zbulwersowałem. To zmienić, bo mi za wcześnie. Tutaj pokazał mi już jakąś jedynkę. To jest nie wiem gdzie. Tu? Nie. Dalej. Dopiero tutaj. O, znowu bieg się źle zmieniłem. Uważać, bo tu są takie wyboje. Nie można tu aż tak popierdzielać, cię rozwalić, gościu. Prawie dobrze! Ładnie szedł z boczkiem. Ja... Za wcześnie mi mówi gościu ten... Jaki jest zakręt. Muszę sobie to koniecznie zmienić. O! No już mi... Ja myślałem, że to będzie jakaś... Nie, no musimy to pozmieniać. Tutaj da się to zrobić, zaraz sobie to ustawimy. Bo teraz już dojadę, bo mam ten flow, kurde, zobacz jaki flow. Wylądowałem w przeczorach. Paskudnie. Paskudnie.
tam tą skałę posadził. Nie no, powiem wam, że na tej kierownicy na pewno dużo lepiej mi się jeździ. Kurde, znowu nie wiedziałem jak bieg zmienić, serio. Lepiej mi się jeździ, bo jest mniejsza, łatwiej ją opanować. Nie trzeba się tyle nakręcić. Mimo, że też mam 900 stopni ustawione. Ale chyba jak jest soft lock ustawiony, to do każdego samochodu się kierownica dostosowuje. I to naprawdę tutaj dobrze działa w tej kierownicy. Jezu, ale paskudnie. Oh my god, musimy sobie tego zmienić też. O, co? Jeszcze z karą, zobacz. Siódma pozycja z 8 sekundami kary. Ciekawe. Musimy sobie wejść w opcję. Tu jest coś takiego, jak wejdziemy sobie w game settings, to mamy... O, tutaj coś takiego. Mamy tutaj co-driver calls. Dajmy sobie later, żeby mniej więcej było tak na połowie. I mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. Miałem dużo wcześniej te komendy, a ja nie jeżdżę tak szybko, kurde, żeby nadążyć. Wiesz, no, po prostu jak się jeździ szybciej, to warto, żeby nasz pilot miał... mówił nam szybciej te komendy. Kurde, język mi się plącze, bo jestem tak skupiony na tej jeździe. 6 km odcinek mamy teraz. Po tym odcinku będziemy mogli naprawić furę. Na starcie mamy dwa ostre zakręty, trzeba o tym pamiętać, ale potem będzie sporo prostych. Zobaczymy jak mi pójdzie teraz. Jestem strasznie skupiony na tym i często mam tak, że chcę jakby wrzucić bieg wyżej i popycham tą gałkę niepotrzebnie. Szlak. Ale... już coraz bardziej intuicyjnie, coraz lepiej. No. Nie. Kierownica mi się źle skręciła, cholera, czekaj. Nie, to chciałem nacisnąć. Jeszcze raz. Mamy jeszcze 3 restarty. Spróbujmy. Puszczaj mnie, ty skało. Skarpo. To nie jest tak prosto, jak się myśli. Kurde, tu są cały czas hopy. Jezu, co mi się stało z tym językiem? Jak ostro, kurde, to jest trójka? To jest dwójka, nie trójka. O co biega? Była trójka z wykrzyknikiem, nie? Pilot by mi powiedział, że tam o, uważaj, bo coś tam będzie głupio, ale ja chcę, kurde, słyszeć ten samochód. Cały czas by ten pilot gadał podczas jazdy. Wam też się na pewno lepiej ogląda, jak słyszycie to autko, jak widzicie z tyłu, jak wchodzi sobie podczas driftu, dlatego ja się od samego początku uczę jeździć po prostu na tym widoku z trzeciej osoby, żeby wam się też milej oglądało po prostu, serio. Jest tylko dlatego. Jak jeździłem sobie w WRC 8 i teraz w WRC 9, to używam głównie kamery z maski, bo jest trochę lepiej czuć ten samochód. Ale w Dercie Rally 2.0 już się przyzwyczaiłem, tak? I tak mi jest dobrze. Próbowałem sobie trochę na kamerze z maski. Pewnie, wiesz, kwestia wyczucia. Na pewno dałoby się też lepiej jeździć na masce i... nie byłoby problemu. Myślę, że jeśli chodzi o widok z maski, to trzeba by było trochę uważniej pilota słuchać. Na pewno bym musiał włączyć sobie pilota. Dlatego, że... O ty kurde! Cofaj. O Boże.
teraz pilot jest spoko ustawiony. W odpowiednim momencie są te komendy. Dobrze, że się odbiłem od tej skałki, bym poleciał w rów. No, chodź. Dłużej ręcznego powinienem tam użyć? Nie wiem, kurde. Żeby bardziej mnie obróciło i na prostych kołach pojechać po prostu do przodu. Nie, jeszcze dokręcać niepotrzebnie, nie? Potem auto tak trudno jest wyprostować. Jezus! Cofaj! Bardzo trudny odcinek. Strasznie dużo hopek, mniejszych i większych. Ale ogólnie trudno tu było, naprawdę. Man, nie spodziewałem się tego, że będzie aż tak ciężko. Bo na mapce wyglądało to tak, wiesz, kilka tam nawrotek będzie na początku i na końcu. A poza tym cały czas prosto. 10 sekund kary. Za co tam? Gdzieś wyleciałem, czy jakoś nie pamiętam, co to tam było. W ogóle, ostatni odcinek z Delta Rally, to grałem jeszcze na starej kierownicy, no nie? I co... nie, dobra, tu nic nie zmieniamy. Co ciekawe, to... Dobra, nawet całkiem nieźle ogarnąłem samochód. I co ciekawe, to w tle na tamtym odcinku grał soundtrack z Mafii 2. YouTube tego nie wykrył, bo soundtrack był ogólnie bardzo cichutko, ale jeśli obejrzycie sobie poprzedni odcinek, to w tle możecie właśnie to usłyszeć. Ja tego jakoś... puściłem sobie gdzieś tam radio w tle, w sensie Spotify'a z Mafii 2 i potem słucham tego odcinka na YouTubie już nie opublikowany i ty, ja... A tam... What? O co chodzi? Muzyka z Mafii sobie leci. W tle, tak cichutko, nie? Nawet nie było słychać, jak samochodem jechałem. Co to było? Już wszystko dobrze. Z furką. Przydusiło ją. Słuchajcie, jak nie dostanę żadnej kary, to już idzie mi na tyle dobrze na tej kierce, że powinienem nawet być w czołówce rajdowej. Bardzo dobra zmiana biegów, doskonała.
Czemu go tak wysrało? Wiecie co, ja muszę tak kurde nawrotki sobie poćwiczyć. Bo jest strasznie, zobaczcie co się dzieje. Muszę pójść sobie na plac i poćwiczyć nawrotki, nawracanie. Zwłaszcza tym przodem. To można naprawdę fajnie robić. To jest najprzyjemniejsza część rajdu. Jak gram w WRC, to tam wychodzi fantastycznie, ale tam trzeba przyznać, że ten sposób prowadzenia samochodów i te drogi są ogólnie zrobione tak, żeby po prostu łatwo się grało. Tu jest dużo trudniej, te drogi są takie pofałdowane, jakieś nierówne i znosi cię na lewo, to na prawo. Musisz cały czas walczyć z tym samochodem. A w WRC to tam byłbyś się środka drogi trzymał i tyle, nawet nie musisz patrzeć na komunikaty pilota za bardzo. Co to było, gościu? Jeszcze kawałek, chcesz, żebym podjechał? Dziadu jeden. Się nie ma co śmiać, trzeba podjeżdżać dokładnie tam, gdzie oni pokazują, bo potem dostaniesz karę 20 sekund za to, że nie podjechałeś 3 cm bliżej. O Boże. Dobra, siódme miejsce. O, nie dostałem kary żadnej. No, to już coś. To już coś. Dobra, wiecie co, chodźmy do głównego menu i chodźmy sobie poćwiczyć te nawrotki, bo mi to ani razu dobrze jeszcze nie wyszło. I spróbujemy sobie na placu to poćwiczyć. No dobra, znajdźmy sobie jakąś taką nawrotkę, gdzie moglibyśmy sobie to poćwiczyć dobrze. Ja myślę, że też na widoku z maski, bo ja tak przeważnie gram w rajdówki, lepiej byłoby mi to ogarnąć. Mamy tutaj słupek na przykład. Nie bardzo. Zrobimy wokół tego słupka. Teraz tutaj. O, kurde. Widok z kokpitu trochę wygrywa w tych sytuacjach. A jednak od tyłu to tak. Teraz spróbujmy od tyłu. Może właśnie ten widok z tyłu jest dla mnie problemem. Dobra, mniej więcej to samo tu zrobiłem. Tylko że, no właśnie, jak jesteśmy na rajdzie, to nie zawsze mamy tyle miejsca, nie? Żeby sobie, wiesz, odpowiednio wyrobić. No, przeważnie jest ciasno. Teraz zobaczymy, co my tutaj mamy jeszcze. Czy mamy jakiś taki... To nie jest nawrotka. Musimy znaleźć sobie tam na szutrze jakąś taką nawrotkę, jak to jest przeważnie na rajdzie. Sobie spróbuję to poćwiczyć po prostu. Gdzie jest taka nawroteczka? Fajna. Tu w ogóle szeroko, ładnie, płasko, nie? Ten szutr taki fantastyczny jest. Dużo miejsca jest tu po prostu. Musielibyśmy wziąć sobie jakiś testowy rajd. W ogóle dobrze mi się tym Peugeotem jeździ. Może następny odcinek zagramy sobie właśnie na widoku z maski i zobaczymy, jak to będzie szło, bo jeśli lepiej, no to poświęcę już, powiedzmy, tą oglądalność. Znaczy, ja specjalnie nagrywam na tej kamerze z tyłu, bo po prostu to się lepiej ogląda, wiesz, widzisz, jak samochód wchodzi w drift, jak, nie wiem,
widzisz ten układ wydechowy, jak bucha tam ogniem. To jest fajne, no. Jakby... Ciekawiej się to ogląda, myślę, na YouTube, ale tak... Oj. Ale tak do jazdy... W niektórych sytuacjach, bo przeważnie to ogarniasz i też więcej widzisz, jak jeździsz na tej kamerze, nie? Widzisz na przykład, jaki promień ma zakręt i tak dalej, to dużo daje. No tutaj, jak jest dużo miejsca, to nie ma problemu, żeby wykręcać, nie? Chciałbym też sobie zobaczyć. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Jeszcze nowa kierownica, ale myślę, że wiecie co, na tej kierownicy będę w stanie szybciej się nauczyć. Szybciej się nauczyć dobrze jeździć w Dercie Rally 2.0 niż na tamtej. To nie jest tak, że to jest niebo a ziemia, ta kierownica jest jakaś nieprawdopodobnie lepsza, tylko po prostu ona jest po prostu mniejsza. No i trochę lepiej mi to ogarnąć, a też gładziej chodzi, tylko tyle w sumie, tak przyjemniej się jej używa. A to nie jest tak, że na Trasmasterze nie da się dobrze jeździć, bo się oczywiście da. Ale tutaj jest jednak fajniej to zrobione. Zresztą force feedback mam ustawiony na 25% teraz moc force feedbacku, bo naprawdę w tej grze wyrywa z łap kierownicę, jak miałem na stówę ustawioną. Nie da się jeździć, chłopie. Jak chcesz zrobić sobie takie nawrotki, to z jedną ręką nie wytrzymasz kierownicy, nie ma szans. Nie wiem, jak ludzie mogą grać na takiej mocnej sile, to muszą być chyba jakimiś packerami, powaga. Czy to jest taka moc? Dobry ten Peugeot jest, kurde, naprawdę. Ja go cały czas rozwalam, jak gdzieś tam jeżdżę w karierze. Oj, będzie trzeba poćwiczyć. To co, umówimy się tak, że następny odcinek z Dirt Rally 2.0 gramy na kamerze z maski. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie się, do następnego. Hejas. Siemaneczko, ja jestem Luce.